Może zacznę, nie przedłużając od tego, że y, temu referatowi będzie towarzyszyć quiz, e, więc jak ktoś ma smartfon, to może zczytać y, QR kod, który tu się znajduje, e, albo może wpisać ten adres do przeglądarki, zależnie od tego, e, co jest wygodniejsze. E, pierwsze pytanie już jest dostępne. E, przejdę może od razu do tego pytania. Tutaj jest jeszcze ten QR-kod, to będzie jeden i ten sam kod, jeden i ten sam adres. Do wszystkich pytań w quizie, więc jeśli ktoś chce dołączyć później przy innym pytaniu, to tu na dole jest adres quizu. I zagadka numer jeden, niektórym pewnie znana, jest taka: żeby niedźwiedź wyruszył z domu, przeszedł 300 km na południe, potem 300 km na zachód, 300 km na północ, i wbrew temu diagramowi, tutaj znalazł się z powrotem w domu, czyli w punkcie wyjściowym. I pytanie, gdzie znajduje się jego dom, odpowiedź należy wpisać. W, no, w polu, które jest do uzupełnienia. Jako podpowiedź tutaj jest y, rysunek kuli ziemskiej. Więc poczekam jeszcze momencik na y, jakieś odpowiedzi. Widzę, że już się jakaś pojawiła. Um, tak, mam nadzieję, że pytanie jest zrozumiałe. No, to jest właśnie ta nawigacja dlaczego w polu wektorowym coś jeszcze okaże. Ale no dlaczego? Jak to możliwe, że taki diagram, który nie powinien się domknąć, to się domknął i niedźwiedź pojawił się z powrotem w punkcie wyjściowym. Dobrze, to widzę już kilka odpowiedzi jest. Obiecuję, że następne pytania będą prostsze. A teraz spójrzmy. Aha, tak, muszę przeprosić, jedna osoba napisała na biegunie PLN, co oczywiście jest odpowiedzią prawidłową ale tutaj algorytm nie mógł tego zaliczyć. Natomiast tak, no jeśli znajduje się na biegunie północnym, to w którąkolwiek stronę się pójdzie, to się pójdzie na południe, no i można tak pójść na południe, potem się idzie na zachód wzdłuż równoleżnika i odległość od bieguna północnego jest taka sama, jak była na początku, więc jak się pójdzie 300 km na północ, to się wyląduje w biegunie północnym. Czyli na rysunku, żeby to było lepiej widać, to ja zrobiłem nie 300, tylko 7000. Kilometrów, ale odpowiedź jest ta sama. Dobrze, to to było na rozgrzewkę. Czas na zagadkę numer dwa. Więc zagadka jest taka, że tym razem startujemy spod kolumny Zygmunta, czyli w Warszawie, i idziemy według schematu, który jest jak na, tutaj narysowany po kwadracie, czyli 300 kilometrów na zachód, potem 300 na północ, 300 na wschód. 300 na południe. Z tym razem no, diagram przynajmniej na rysunku się domyka i pytanie jest, gdzie lądujemy? Czy pod kolumną Zygmunta, czyli tam, gdzie wystartowaliśmy, w Radomiu, czyli jakieś 100 km na południe, w Sulejówku, czyli jakieś 20 km, ale na wschód, czy na Łosiowych Błotach, to jest 10 km na zachód z kolei? No więc tutaj jest odpowiedź: albo w wyjściowym punkcie, albo na południe, wschód, zachód. Proszę się zastanowić. Zaraz będą odpowiedzi. Tutaj, oczywiście, jeśli ktoś widzi quiz, to tam jest taka, taka form, sformułowanie uproszczone. No i zobaczmy. O, jeszcze ktoś. Dobrze. I o, widzę, że teraz Państwo zaczęli. Może jeszcze poczekam momencik, bo może rzeczywiście ktoś potrzebował wpisać ten adres. 3, dwa, 1. Dobrze, okazało się, że odpowiedzi są pół na pół rozłożone. Połowa osób strzelała, że pod kolumną Zygmunta, co jest bardzo logiczne, że taki diagram się domyka. tak Przynajmniej na rysunku wracamy do punktu wyjścia. Natomiast okazuje się, że lądujemy w Sulejówku i to trzy osoby zgadły. Jestem pod dużym wrażeniem. Więc lądujemy na wschodzie, tak? 300 km, jak się pójdzie w te, na zachód, północ, to wylądujemy na Bałtyku, na wschód to w Kaliningradzie, jak wrócimy na południe, się okazuje, że lądujemy, no właśnie, jakieś dokładnie 19,8, tak? Ale około 20 km na wschód, w Sulejówku pod Warszawą. Dobrze, to mam nadzieję, że ten wynik Państwu zostanie w pamięci. Czas na następną zagadkę. Zagadka jest prawie taka sama. Bo też idziemy na zachód, północ, wschód, południe, 300 kilometrów za każdym razem. Jedyne, co się zmieniło, to startujemy w Longyearbyen, to jest na norweskiej wyspie Spitzbergen, więc jak widać, no to jest już blisko bieguna północnego. Tu jest Grenlandia, tu jest wybrzeże Norwegii. I pytanie, gdzie lądujemy tym razem? Więc po pierwsze, a, w tym samym kościele, tam gdzie wystartowaliśmy, w fiordzie Storfjorden, jakieś 90 km na wschód. Pod szczytem Arctowski Fielet szczyt imienia Henryka Arctowskiego, polskiego Polarnika i to jest 20 km na wschód. To podobnie jak poprzednio. Idę pod szczytem Protektor Fielet to jest 40 km na zachód tym razem. Więc jeszcze raz zasady gry te same co wcześniej. 300 km na zachód, północ, wschód. Południe, tylko miejsce trochę inne. Dosyć takie nieprzyjemne dla ludzi. Oprócz tego, Longyear to chyba dużo ludzi tam nie żyje. Więc proszę jeszcze a, szybko zaznaczyć jakąś odpowiedź. Dobrze, widzę, już kilka odpowiedzi jest. odliczam 5, 4, 3, 2, 1 i zamykam. I odpowiedź brzmi B. Okazuje się, że wszyscy zgadli. Więc gdyby miało być tak jak poprzednio, to byłby szczyt Arctowskiego 20 km na wschód, ale ponieważ jesteśmy bardziej na północ, to ten efekt jest mocniejszy. Więc spójrzmy na tym obrazku już może lepiej widać dlaczego tak jest. szczyt Arctowskiego to byłby gdzieś tutaj w jednej czwartej drogi. No a lądujemy gdzieś we fiordzie. I na rysunku może widać lepiej dlaczego jest tak jak y, mówi odpowiedź, bo jesteśmy blisko bieguna i jeśli idziemy 300 km na zachód, no to trochę nam się zmieni długość geograficzna. Potem idziemy 300 km na północ, to wzdłuż południka, ale potem jak pójdziemy 300 km na wschód, to co prawda przechodzimy tę samą odległość, ale ponieważ ten równoleżnik jest krótszy od tego wcześniejszego, to w rezultacie przejdziemy większy procent tego równoleżnika. Czyli innymi słowy, pokonamy większą odległość mierzoną w stopniach geograficznych. Tak? Jeśli przejdziemy z powrotem na południe tak prosto, no to po prostu wylądujemy na dalszym na wschód południku niż było wcześniej. No dobrze, to gratuluję wszystkim, którzy zgadli. I jest ostatnia zagadka z zakresu podstawowego. Tak jest. Więc zasady gry podobne, tylko spod kolumny Zygmunta w Warszawie idziemy 30 km. Nie 300 km, tak jak poprzednio, tylko 30 km na zachód, północ, wschód, południe. I znowu ten sam zestaw odpowiedzi niemalże. Czyli, czy lądujemy w punkcie startowym pod kolumną Zygmunta w pałacu pod blachą, czyli 200 metrów na wschód, mniej więcej, na stacji metra Stadion Narodowy. Czyli 2 km na wschód, czy w sulejówku? 20 km na wschód. Tutaj dam trochę więcej czasu na zastanowienie. Hmm. Polecam się zastanowić. Tak, no, 10 razy mniejszy jest krok, poprzednio wyszedł cent sulejówek. Y, pytanie, co wyjdzie teraz? Więc ja częściowo tutaj pomogę y, w tej odpowiedzi. Jeśli ktoś chce zmienić Swoją odpowiedź, to może tam wyklikać, y, zmieni odpowiedź. Zacznijmy od tego, jak to się liczy. Więc jest sobie kula ziemska, ona jest w przybliżeniu kulą o, o takim tutaj promieniu jakieś 6000 kilometrów i każdy południk jest okręgiem, czy raczej półokręgiem o tym samym promieniu R. Więc jeśli wzdłuż tego południka idziemy długość D, czyli na przykład 30 czy 300 km, no to to, jaką idziemy długość po łuku tego południka. Przelicza się na to, jaki kąt pokonujemy. Kąt tutaj to jest zmiana szerokości geograficznej. To jest oczywiście proporcjonalne, zgodnie ze wzorem na długość okręgu, tak? to jest 2πr. No tutaj proporcjonalnie, jeśli z długość d, to wychodzi zmiana kąta razy r. To, to jest łatwe. Jeśli chcemy liczyć to samo, ale wzdłuż równoleżnika, no to już sobie powiedzieliśmy, równoleżniki są dłuższe i krótsze. Więc ten najdłuższy, czyli równik, ma promień r natomiast na szerokości geograficznej alfa ten równoleżnik ma promień r cosinus alfa. No i to jest oczywiście tym mniej, im większa jest alfa, jak alfa rośnie do 90 stopni, to, to ten promień znika. Tak? No więc jeśli idziemy wzdłuż równoleżnika, to jest no, dokładnie ten sam wzór, tylko teraz y, współczynnik proporcjonalności jest inny. Jeśli przejdziemy d, to stosunek d do y, tej zmiany kąta to jest r cosinus alfa. Czyli r cosinus alfa, tak. Więc innymi słowy, ten krok liczony w szerokości albo długości geograficznej, no to się liczy jako d przez r albo d przez r cosinus alfa. Dobrze. To jak już jesteśmy wzbogaceni o tę wiedzę, to sobie policzmy. Powiedzmy, że mamy szerokość, i długość geograficzną Warszawy, alfa i beta, idziemy na zachód, jeśli idziemy na zachód, to szerokość pozostaje ta sama, natomiast długość, no jeśli to była liczona jako długość szerokości, długość wschodnia, idziemy na zachód, to się nam na minusie zmienia, tak? Minus d przez r kosinus alfa. Zgodnie z tym, co powiedzieliśmy, idziemy wzdłuż równoleżnika, to o tyle się zmienia. Dalej idziemy na północ, więc ta beta pozostaje taka, jak była, a do alfy dodaje się d przez r. I tutaj nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy na ziemi, zawsze ta zmiana. Będzie d przez r. Dalszy krok, no to yy, zmienia nam się tym razem długość. Zmienia się zgodnie z tym samym wzorem co poprzednio, tylko po pierwsze na plus, się to, to dodaje, nie odejmuje, a po drugie jesteśmy teraz na innym równoleżniku. Jesteśmy na równoleżniku alfa plus d przez r, więc w tym argumencie kosinusa jest co innego. No dobrze, i ostatni krok, yy, najmniej istotny, może ta alfa plus d przez r. To z powrotem zmienia się na alfę. Wynik jest taki, jak widzieliśmy na poprzednich mapkach, czyli jesteśmy na tym samym równoleżniku, tylko zmieniona jest długość. Tak? Więc jeśli chcemy obliczyć, jaka jest ta odległość, o, zgodnie z tytułem dzisiejszego maratonu, jaka jest odległość między tymi punktami, no to patrzymy na zmianę w długości geograficznej. I znowu, yy, jak to przeliczyć na odległość? Zmiana długości geograficznej to jest to, co stoi tutaj, a żeby przeliczyć na odległość. To domnażamy tę zmiany długości graficznej przez promień równoleżnika. Tak, I to będzie odległość liczona wzdłuż łuku, czyli wzdłuż równoleżnika. Jak widać, że to, co stoi tutaj, wsadziłem tutaj w wartość bezwzględną. No i dobrze, to jak mamy taki wzór, to wystarczy podstawić, ale trochę go uprośmy, więc kawałek takiego autopilota algebraicznego. To D tutaj można wyciągnąć przed nawias na zewnątrz, z kolei to R cosinus alfa. Można wsadzić do środka, więc na przykład zje się to tutaj. tak? No widać co? Mianownik się zjadł, a ten drugi się trochę uprości. I jeszcze sprowadźmy to do wspólnego mianownika. No dobrze, widzimy tutaj różnicę kosinusów, więc na tym się kończy autopilot algebraiczny. Trzeba przejść do autopilota trygonometrycznego. Więc jeśli znamy wzór na różnicę kosinusów, no on jakiś tam jest, można na Wikipedii sprawdzić. Albo po prostu sobie przypomnieć dowód, no to się przedstawia jako iloczyn sinusów. A dalej, no to będzie pewne przybliżenie. Tutaj ten nasz krok to jest 300 albo 30 kilometrów, a promień Ziemi to jakieś 6000. Więc ten iloraz D przez R, on jest bardzo, bardzo mały. I w takim przypadku, no, on jest bardzo mały na przykład w porównaniu z alfą. Więc to sinus alfa plus D przez 2R można dobrze przybliżyć przez sinus alfa. Tak samo robimy z mianownikiem, a sinus małego kąta jest w przybliżeniu jak ten kąt, tak? Sinus x jest w przybliżeniu jak x. No to jest całkiem pomocne i teraz y, widać, tak? Sinus z kosinusem y, zjada się w tangę, dwójka z dwójką się zjada, a d i d tworzą d kwadrat przez e. No i to jest wzór, który daje całkiem dobre przybliżenia. Wystarczy do niego podstawić te wartości, o które chodziło. D, czyli 30 km, R, czyli promień ziemi, i alfa to jest szerokość geograficzna, szerokość geograficzna Warszawy, więc jest jeszcze moment, że można zmienić swoją odpowiedź. Wróćmy do tego pytania. Tak, tutaj było 30 km i pytanie, gdzie wylądujemy? Odliczam 4, 3, 2. Jeden i stop. I co się okazało? Um, tak, jedna osoba, um, jedna osoba zgadła. Otóż okazuje się, że lądujemy w pałacu pod blachą. Widzę, że dużo osób um, strzelało w stadion narodowy. To jest o tyle logiczne, może, że jeśli nam krok się zmienił dziesięciokrotnie, to można by oczekiwać, że błąd, który poprzednio był 20 km, to teraz będzie wynosił 2 km. Natomiast yy, okazuje się, że tak to nie działa. Dlaczego? Jak się cofniemy do tego slajdu, tutaj ten wzór no nawet nieważne jaki jest tangens, jakie jest r, jeśli d było 300, a teraz jest 30, to znaczy, że D się zmieniło 10-krotnie. Jak D się zmieniło 10-krotnie, to kwadrat D zmienił się 100 krotnie. Więc to odpowiada temu. Że jeśli poprzednio było 20 km, no to teraz wychodzi 0,2 km. Jak to powinno być widoczne na tym obrazku? No, na tym lewym to widać, jakby się domykało, tak? Więc tutaj ktoś odpowiedział, że lądujemy pod kolumną Zygmunta. E, aż tak dobrze nie ma, ale na tym drugim obrazku widać, lądujemy w płacu pod blachą. To jest koło arkad Kubickiego. O, może obrazki kiedy indziej. A przejdźmy teraz. Do tego, no po co te pola wektorowe w tytule wystąpienia? Więc ja trochę przeformułuję zagadkę. To, że szliśmy 300 km na północ, to jest to samo, co żebyśmy szli przez powiedzmy 300 godzin z prędkością kilometr na godzinę na północ. No i tu w każdym punkcie jest zaznaczone strzałką, co to jest za wektor prędkości. Kilometr na godzinę na północ. Tak? Te niebieskie strzałki to są wektory prędkości. Na zachód. To by było to samo, też powiedzmy 300 godzin, tylko teraz to pole wektorowe jest inne. W każdym punkcie jest wektor, który wskazuje, żeby iść na zachód z taką prędkością, jak jest napisane. A gdybyśmy mieli iść na południe albo na wschód, no to jest to samo co wyżej, tylko idziemy przeciwnie do tych strzałek, to wtedy na południe, albo przeciwnie do tych, to wtedy na wschód. Więc wszystko można wyjaśnić jako właśnie takie chodzenie wzdłuż tych strzałek. Um, takie strzałki, dokładnie jak mamy nie jedną strzałkę, tylko całe pole, całą ich kolekcję, w każdym punkcie jeden wektor, to jest dokładnie coś, co nazywamy w matematyce i w fizyce też polem wektorowym. Więc w tym języku pól wektorowych, um, gdybyśmy to chcieli we współrzędnych geograficznych jakoś tak w układzie współrzędnych napisać, um, to na północy długość geograficzna zmienia się szybciej. Jeśli idziemy Wzdłuż tego pola, które mówi idź kilometr na godzinę na, na, na zachód, no to gdybyśmy byli bardziej na północ, to by się nam współrzędna geograficzna zmieniała szybciej, co jest tu oddane kolorem. Na dole są zimniejsze kolory, na górze cieplejsze, co znaczy, że szybciej. No i najpierw idziemy na zachód, wzdłuż tego pola, które mówi idź na zachód, potem na północ, wzdłuż pola, które mówi idź na północ. Tutaj to pole widać wszędzie jest tak samo żółte, bo wszędzie tak samo szybko chodzimy. Jeśli chodzi o to, jak szybko się zmienia ta szerokość geograficzna. Potem idziemy na wschód, no i właśnie tutaj to widać, tak? Jak idziemy na południu, na zachód, to nam się mało zmienia długość geograficzna, jak idziemy na górze, to się zmienia szybciej, no i ostatecznie idziemy na południe. To jest ten obrazek, który widzieliśmy wcześniej, tylko opowiedziany troszkę innym językiem. I to samo można opowiedzieć dla dowolnych pól wektorowych. Więc, jak mamy jakieś pole wektorowe, tutaj jest pole x, które widać, że ono tak trochę zakręca, nie jest takie równe jak te poprzednie. W dodatku ono jest większe na górze. Tak? To czerwone oznacza, że poruszamy się szybciej. Więc można, i to się nazywa potokiem pola wektorowego w matematyce, można uznać, że jest taka zasada, że wyruszamy i w każdym punkcie, jak jesteśmy, to to pole nam mówi, w którą stronę iść i jak szybko. No i konwencja kolorystyczna pozostaje w mocy. Tutaj na rysunku wystartowaliśmy z tego punktu i poszliśmy 7 sekund wzdłuż tego pola x, które jest narysowane. Tutaj inny rysunek, tak? to było jedno pole, to jest x, a to jest pole y. I poszliśmy z kolei 7 sekund wzdłuż pola y. Dalej pójdziemy 7 sekund, to jest znowu pole x, tylko teraz poszliśmy przeciwnie do tego, jak wskazują te strzałki. I na koniec 7 sekund przeciwnie do pola Y. I to jest dokładnie ten sam fenomen, co przed chwilą był schodzeniem na północ, południe, wschód, zachód, że poszliśmy wzdłuż jednego pola, wzdłuż drugiego, przeciwnie do pierwszego, przeciwnie do drugiego i nie wylądowaliśmy w punkcie wyjściowym. I ja zakończę opowiedzeniem, czym jest ten błąd. Tak, no my ostatnio zawsze lądowaliśmy na wschód, o ileś, no to pytanie, jakie teraz jest przesunięcie względem punktu początkowego, czyli taki wektor stąd tutaj. No to jeśli idziemy 7 sekund, 7 sekund tu, tu, tu i tu, to ten wektor jest no, taki mniej więcej jak narysowałem. Jeśli pójdziemy 5 sekund, to ten wektor nam się zmniejszy no, trochę nieproporcjonalnie, tak stąd dotąd. Jeśli pójdziemy 2 sekundy, to widać, no jest jeszcze mniejszy błąd, jak pójdziemy w sekundę, to ten błąd jest w ogóle niezauważalny na rysunku. No i widać, że te długości wektorów nie są proporcjonalne do tego, jak długo szliśmy, co zresztą nam się kojarzy, tak? Z tym, że jak szliśmy 300 km i zmniejszyliśmy dziesięciokrotnie, to ten wektor błędu nie zmniejszył się dziesięciokrotnie, tylko stukrotnie. I tak jest też tutaj dla dowolnych pól wektorowych. To już nazwę twierdzeniem. Ten wektor, on jest, ma długość rzędu d kwadrat, czyli tak, jak było dla tych pól geograficznych. Co więcej, możemy, te, te, no właśnie, to, co wcześniej wychodziło na wschód, to tutaj możemy wprowadzić definicję, to się nazywa nawiasem Liego. Jeśli idziemy zgodnie z tą instrukcją przez czas t wzdłuż x, wzdłuż y, przeciwnie do x, przeciwnie do y, a potem ten błąd dzielimy przez t kwadrat, czy w tym przypadku d kwadrat, to jak deś robi mniejsze i mniejsze, to zbiega do pewnego wektora, który nazywamy nawiasem Lego. i to jest coś, co mam nadzieję uzasadnia moje pojawienie się w pakiecie z fizykami i astronomami. Wszyscy, którzy studiowali jakąś geometrię różniczkową, zwłaszcza ogólną teorię względności, to kojarzą to pojęcie. Być może je kojarzą bardziej z takim bezpośrednim wzorem, jak ktoś nam da te x i y wyrażone wzorami bezpółrzędnych, to można wprost policzyć te pochodne kierunkowe i zobaczyć, ile to wychodzi. Co jest ciekawe w tym pojęciu, to jest pewne twierdzenie przeciwne, że jeśli ten, ten nawias jego wychodzi 0, czyli ta granica wychodzi 0, dla każdego punktu startowego, niezależnie od tego, gdzie wystartowaliśmy z tym diagramem, to okazuje się, że ten błąd nie tylko w granicy jest zerowy, mniejszy niż d kwadrat, tylko po prostu zawsze jest 0, co oznacza, że. W takim przypadku, niezależnie od tego, gdzie startujemy i jaki kwadrat chodzimy, on się nam zawsze domknie, co odpowiada temu, że startując pod kolumny Zygmunta wylądowalibyśmy tak samo pod kolumną Zygmunta. I na tym y, zakończę, oddam pole następnemu y, mówcy. Zostawię tutaj tylko y, zagadkę numer 5 y, dla chętnych y, do przeczytania. Oczywiście ci, co chcą, mogą wejść w quiz i w tym quizie to pytanie nie zniknie, więc można się zmierzyć i odpowiedzieć. To jest takie samo pytanie jak z niedźwiedziem, tylko na półkuli południowej, bo jest tym razem pingwin. Więc dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że nie wyszedłem poza czas jak skandalicznie. Jeśli są jakieś pytania, to mogę albo teraz, albo potem zajrzę na YouTube, jeśli nie ma czasu.